Enjoy this trip. Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam Was na moim kanale w kolejnym rozpakowaniu. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą płytę gumną Gigabyte'a oznaczoną symbolem A55MDS2. Jest to płyta gumna budżetowa przeznaczona do procesorów na socket FM1. Myślę, że o ile dużo już płyt było właściwie na moim kanale, tak czegoś takiego jeszcze nie było, ponieważ, no dokładnie, masz rację, to jest pierwsza płyta z socketem FM1, będzie również rozpakowanie procesora. Jak wiecie, to jest starsza generacja, już teraz mamy FM2, FM1 żyło dość krótko. Natomiast ceny są przystępne, a wydajność wystarczająca. Ta płyta to jest płyta główna do komputera, do całego zestawu komputerowego, jaki będę składał dla swojego klienta. Będzie również film, myślę, że i z składania, natomiast nie będę pokazywał rozpakowania wszystkich podzespołów, tylko niektóre. Jest to kompletna platforma, monitor, myszka, klawiatura plus cały komputer. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie tej płycie gumnej. Najważniejsze informacje, które tutaj producent umieścił na opakowaniu, to jest tak zwane Ultra Reliable 4. Mamy tutaj informacje o wzmocnionej konstrukcji odpornej na wilgoć, bardziej odpornej na wyładowania elektrostatyczne, informacje o wszystkich japońskich kondensatorach. Takie dodatkowe informacje z tyłu jeszcze związane właśnie z tymi technologiami tutaj zastosowanymi, między innymi właśnie o wytrzymałości tutaj poszczególnych elementów na wyładowania elektrostatyczne, nawet trzykrotnie wyższej niż standardowo stosowanych podzespołów. To jest płyta, tak jak mówię, budżetowa. Zobaczmy, co jest w jej wnętrzu. Jak widzicie, to nie jest standardowa płyta w rozmiarze ATX, to jest mini ATX. We wnętrzu opakowania tak dokładnie to wygląda, to jest całkowicie fabrycznie nowy produkt, pierwszy raz odpakowywany, tak więc tak to jest wszystko ułożone przez producenta. Maskownica na porty wejść-wyjść. Jak widzicie, tych portów tutaj nie ma dużo. To sobie odłożymy na razie na bok. Dalej to są oczywiście kable SATA w ilości 2 sztuk, z czego jeden posiada ugiętą tutaj końcówkę. Płytę główną sobie odłożymy na razie na bok. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy, ponieważ oczywiście musi być jeszcze papierologia. I tak też jest. Płyta ze sterownikami, której będę używał. Tutaj później aktualizacja na nowsze. Instrukcja obsługi samej płyty głównej. Standardowo tutaj mamy dodatkowe informacje, dodatkową papierologię, a także zobaczcie wielojęzyczną instrukcję instalacji, również z językiem polskim, tak więc każdy tutaj sobie doszuka tego, czego chce. To sobie schowamy, tak jak było. Zobaczmy teraz płytę. Płyta, jak widzicie, jest tutaj zapakowana w taki worek antystatyczny. Jest przyklejone, dokładnie. Wyciągniemy całość na górę. Zobaczcie, tak się prezentuje ta konstrukcja. Jak widzicie, jest naprawdę nieduża. To, co rzuca się przede wszystkim w oczy, czyli tylko 4-pinowe podpięcie do zasilacza. W płytach budżetowych to nie jest rzadkość, nadal często stosowane. Niechłodzona sekcja zasilania. To jest, pamiętajcie, podstawowa płyta. To ma być komputer, który będzie służył praktycznie tylko i wyłącznie do internetu, w porywach, do poczty, a jak mój klient się nauczy, ponieważ to jeszcze, że tak powiem, w to wchodzi też taki krótki kurs przygotowawczy do obsługi komputera, no to kto wie, może i Escape. Dwa sloty na pamięci, oczywiście DDR3. Ja tutaj będę zastosuję pamięci GoodRAM. Rozpakowania ich nie będę Wam pokazywał tutaj. Będzie 4 GB, wystarczyłoby w zupełności na dobrą sprawę 2, jednak z uwagi właśnie na procesor APU, jaki tutaj będzie zastosowany, tego rozpakowania będziecie widzieli, to 4 GB tutaj się przydadzą. Mamy jeden slot wolny PCI Express razy 16, razy 1.1 oraz to, na czym mi zależało, czyli jeden slot PCI Express, jeszcze ten stary. 4 złącza SATA, to są SATA 2, nie ma konieczności tutaj SATA 3, ponieważ dysk, jaki będzie zastosowany w tym zestawie, tu już Wam pokazuję, bo tutaj też w zasadzie nie ma co odpakowywać, to jest WD Caviar Blue 250 GB. To jest, powiecie, że można parę groszy dopłacić i jest większy, ale to jest ilość, która będzie w zupełności wystarczająca, a te parę groszy robi później różnicę w cenie. Co jeszcze do samej płyty? Niebieskie PCB, wszystkie podłączenia, jak widzicie, takie dodatkowe na boku. Zobaczmy teraz to, co jest ważne, jeżeli chodzi o funkcjonalność tej płyty, czyli porty wejść-wyjść. Portów USB mamy tutaj w standardzie 2.0.4, nie ma żadnego USB 3.0. Wejście sieciowe, zintegrowana karta, to jest pewnie jakiś Realtek, dokładnie. No jest co? ALC 8,
8.7. Do tego mamy wejście na monitor DVI oraz standardowe VGA oraz dwie PS2 do podłączenia myszki i klawiatury. No tutaj, tak jak mówiłem, będzie również myszka, klawiatura, ale obydwa urządzenia na USB. Tak więc te porty będą zajęte, te będą wolne. Moi drodzy, to jest wszystko, jeżeli chodzi o rozpakowanie tej płyty głównej. Tak więc to jest wszystko w rozpakowaniu tej płyty głównej. Czekajcie na następne filmy. Powiem Wam, że w tym miesiącu jest naprawdę dużo materiałów na filmy, a będzie tego jeszcze więcej. Prawdopodobnie też sobie coś polutujemy i to całkiem już niebawem, ale chyba jeszcze nie w tym miesiącu. Dobra, dzięki za uwagę, hej!